Pani marszałek, moje pytanie nie będzie dotyczyło tej szczególnej inicjatywy, bo ona jest ze wszechmiar słuszna. Wypowiedział się tu zarówno Senat, jak i studenci, jak i środowisko, jak i politycy, ale dotyczy tendencji, którą obserwujemy od jakiegoś czasu, że wiele uczelni wyższych zmienia swoją nazwę, dostosowując się do tych surowych wymagań prawa o szkolnictwie wyższym. I o ile w przypadku Politechniki Radomskiej, tak jak powiedziałem, jest to jak najbardziej wskazane, jak najbardziej celowe, o tyle chciałem zapytać, czy ta tendencja, która obserwowana była także w minionych latach, kiedy my jako posłowie podobne ustawy przyjmowaliśmy. Ja nieraz, przyznam się szczerze, miałem wątpliwości, czy dobrze funkcjonujące o dużej renomie krajowej, międzynarodowej, na przykład akademie rolnicze słusznie przekształcamy w uniwersytety przyrodnicze. Czy ten kierunek Państwo dostrzegacie jako kierunek pozytywny, czy wstępne wyniki po kilku latach funkcjonowania nowej uczelni, czy pod nową zmianą pokazują, że nie zawsze i nie wszystkie takie przypadki były godne zmiany ustawowej? Mówię tu o chociażby zwiększonej rekrutacji albo podtrzymaniu rekrutacji na tym samym poziomie, czy mówię tu o wynikach naukowych, czy mówię tu o chociażby pozycji i renomie uczelni na arenie międzynarodowej. Bo na przykład taka uczelnia jak Szkoła Główna Handlowa czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie poddały się temu trendowi, pozostały przy swoich tradycyjnych nazwach. Jeżeli takie wyniki badań są, czy takie spostrzeżenia ze strony resortu, to bardzo bym prosił o ich przedstawienie. Dziękuję bardzo.